Amber Rushdie straciła 200 kg, aby pozostać przy życiu i stać się pełnoprawnym człowiekiem. Możesz zobaczyć ją przed i po utracie wagi. Ta transformacja nastąpiła w ciągu zaledwie 2 lat. Ta niesamowita historia rzuciła wyzwanie tysiącom ludzi, którzy chcą zrzucić zbędne kilogramy. Przy okazji koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwonek, aby nie przegapić naszych nowych filmów. W dzieciństwie dziewczyna miała niewydolność metaboliczną, a w wieku 24 lat osiągnęła niewyobrażalną wagę 300 kg. Amber miała ogromne trudności z poruszaniem się po domu, zwłaszcza po schodach. Często po prostu z nich spadała. Dziewczyna nie mogła samodzielnie wziąć kąpieli ani prysznica. To była dla niej wielka męka. Nie mogła już poruszać się po sklepie na swoim elektrycznym wózku inwalidzkim. W końcu musiała zrezygnować ze studiów i pracy. Wszystkie jej marzenia legły w gruzach. Z tego powodu Amber była w ciągłym stresie i podjadała kaloryczne przekąski. Jadła 4 ogromne posiłki na raz, a pomiędzy nimi zjadała góry słodyczy. Po tym jak jej waga osiągnęła 300 kg, a między fałdami tłuszczu otworzyła się infekcja, dziewczyna zdała sobie sprawę, że tak dalej być nie może. Zwróciła się o pomoc do programu odchudzania. Amber została zbadana przez lekarzy i otrzymała straszną wiadomość. Przy tej wadze w wieku 24 lat może nie dożyć 30. Lekarz poinformował ją, że musi przejść operację zmniejszenia żołądka. Wtedy mogłaby kontrolować swój apetyt. Ale były 2 warunki. Po pierwsze, aby ograniczyć komplikacje związane z operacją, musiała schudnąć 10 kg. Po drugie, musiała zgodzić się na przelot do kliniki. Były to kolejne 2 wyzwania dla Amber, ale zgodziła się. W ciągu 3 miesięcy dziewczynie, choć z trudem, udało się zrzucić 7 kg. Drugie wyzwanie było trudniejsze. Na lotnisku dziewczyna musiała zostać przyniesiona na wózek bagażowy, a w samolocie ledwo mieściła się na 2 siedzeniach. Pojawienie się w tak nędznym stanie przed masą ludzi było dla niej ogromnym stresem. Amber przeszła więc operację. Pierwszym rezultatem była utrata 8 kg. Następnie dietetycy dostosowali jej dietę. Dziewczyna całkowicie zrezygnowała z fast foodów, słodyczy i napojów gazowanych. Teraz dieta składała się głównie z warzyw i owoców. Bohaterka filmu zaczęła pić dużo wody i znacznie zmniejszyła porcje. Ponadto poważnie zaangażowała się w sport. Wszystko to pomogło Amber schudnąć o 42 kg w ciągu kilku miesięcy. Teraz dziewczyna może wyjść z domu, a nawet udać się do sklepu. Oczywiście nie bez pomocy przyjaciółki. To był ogromny przełom i motywacja do dalszego działania. W ciągu następnych 6 miesięcy straciła jeszcze około 23 kg. Zdjęcia, które dziewczyna publikowała na Instagramie, przyniosły jej sławę. Zmotywowała wielu, którzy byli zrozpaczeni i ogarnięci beznadzieją z powodu swojej wagi. Co więcej, w ciągu roku ciężkiej pracy na maszynach do ćwiczenia i diety, Amber Rushdie straciła łącznie 143 kg. Pojawił się jednak kolejny problem. Obwisła skóra na ramionach i brzuchu. Wymagało to kosztownej operacji, na którą dziewczyna nie mogła sobie pozwolić. Kiedy lekarze zobaczyli wyniki Amber, byli zaskoczeni. Postanowili zrobić dla niej wyjątek i przeprowadzili bezpłatną operację wycięcia obwisłej skóry. Następnie Amber kontynuowała zdrowy tryb życia i systematycznie traciła zbędne kilogramy. W rezultacie straciła ponad 200 kg w ciągu 2 lat. Jej nowy wygląd i proaktywna postawa pomogły jej ukończyć studia i znaleźć pracę. Prowadzi swojego bloga i pomaga swoimi radami tym, którzy również postanowili zmienić swoje życie i schudnąć. Dziś Amber ma 31 lat. Wygląda świetnie i nadal pracuje nad sobą. Dziewczyna udowodniła swoim przykładem, że nie ma sytuacji beznadziejnych. Najważniejsze to wyznaczyć sobie cel i dążyć do niego. Co sądzisz o bohaterce tego filmu? Zapraszam do pozostawienia komentarza. Podziel się również tym filmem ze znajomymi. Może zmotywuje ich do osiągnięcia swoich celów. A teraz gorąco polecam obejrzenie innych filmów na naszym kanale. Link do filmu właśnie pojawił się na ekranie. Zamieszczamy go również w opisie oraz w górnym komentarzu. Jeśli podobał Ci się ten film, naciśnij przycisk lubię to i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w innych naszych filmach.